Przez wszystkim na moim kanale. Dzisiaj poruszę temat dotyczący tego kwiatka. Nazywa się Kliwia. Jak dobrze pamiętam, jest w kolorze, właśnie pomarańczowym, jeżeli chodzi o kwitnienie. I muszę Wam powiedzieć na przykład jedną rzecz: że jeżeli chcecie, żeby ten kwiatek Wam zakwitł w tym roku. No to musicie przeprowadzić taki jakby okres spoczynku. Ogólnie mamy już styczeń, a to ten zabieg ogólnie przeprowadza się od października do lutego, ale mamy styczeń, więc może jeszcze zdążycie, jeżeli macie te kwiatki w domu. Ogólnie zapomniałam wcześniej nagrać film dla Was. Jeżeli chodzi o ten okres spoczynku, no to wykonujemy go od Października do lutego, i na czym on polega? Już Wam wszystko mówię. E, musicie pamiętać, żeby jego podłoże. Tutaj macie, pokażę, pokażę Wam właśnie tą doniczkę. Tutaj niektóre już takie suche są do wycięcia. E, musicie pamiętać, że musi być taki okres e, tego spoczynku. I tak naprawdę on polega na tym, że e, nie stosujemy żadnego e, nawożenia. Także to nawożenie sobie odpuszczamy w tym momencie. Jeżeli chodzi o podlewanie, to też pamiętajcie, że to podlewanie musicie tak naprawdę ograniczyć do minimum. Tak jak widzicie tutaj, ono jest suche. Więc myślę, że dzisiaj też tutaj zwilżę to podłoże, ale tak lekko tylko zwilżamy, żeby nie, nie przelać tej gośliny. I jeżeli chodzi o, o pomieszczenia, to też musimy pamiętać, że przenosimy je w pomieszczenie w takie chłodniejsze, gdzie mamy no niższą temperaturę. I na tym właśnie polega okres spoczynku kliwi, żeby ona nam ponownie pięknie zakwitła. Ogólnie ona kwitnie tylko raz w roku. Tutaj on, okres chyba kwitnienia, jak dobrze pamiętam, jest od lutego do kwietnia I tutaj muszę podkreślić, jeżeli dobrze, jak gdyby pielęgnujemy tą roślinę, prawda? Czyli później, już po tym okresie spoczynku, musimy pamiętać, żeby to podłoże tutaj w Doniczce było stale wilgotne. Musi też mieć stanowisko takie, no jasne mieć dużo dostępu no do światła i też później. Tak, jak tutaj Wam wcześniej wspomniałam nawożenie, podlewanie i stanowisko, i ten kwiat będzie nam dłużej, dłużej kwitł. Nie przekwitnie Wam szybciej. Czasem się zdarza, że na przykład kliwia zakwitnie Wam jeszcze w okresie jesieni to też rzadko się zdarza, ale pojawiają się takie przypadki. U mnie jeszcze nie zakwitła w tym okresie, ale myślę, że może w tym roku się uda. Staram się ją odpowiednio opielęgnować, więc zobaczymy, jak, jak będzie dalej mi Tutaj wypuszcza nowe, nie wiem, czy uda mi się pokazać Wam, nowe liście. Jeszcze się tak zastanawiam, co jeszcze mogłabym Wam dopowiedzieć, jeżeli chodzi o ten kwiat. Myślę, że chyba wszystko. Ogólnie stosuję takie nawozy do roślin zielonych. To tak, że tak powiem, leci u mnie hurtem tym nawozem podlewanie wszystkich roślin i zazwyczaj wszystkie pięknie rosną. Czasami zdarza się, że jakiś kwiat mi zaatakuje właśnie jakiś, jakaś choroba, czy to grzybowa, czy jakieś szkodniki. Na przykład, pachirę mi tak właśnie zatokowały szkodniki, no i z nimi walczę, gubi te liście. Opryski stosuję na choroby grzybowe, ale pomimo to ona jeszcze mi dalej tak brzydko wygląda. Jest praktycznie bez liści. Może uda mi się w jakimś czasie wrzucić Wam filmik, jak wygląda moja pachira. Tutaj jeszcze wrócę się właśnie do tej kliwi. Y, Także pamiętajcie, jeszcze możecie zastosować ten zabieg. Zobaczycie, czy się Wam efekty, czy nie. Będziecie wiedzieć na, y, w późniejszym czasie, tak naprawdę, czy, czy warto taki zabieg y, wykonać, y, czy nie. Myślę, że wszystko tutaj już y, powiedziałam. Także przynieście sobie w chłodniejsze y, miejsce teraz. Ograniczcie nawożenie, to w ogóle odpuszczamy całkiem dopiero w lutym i, i do kwietnia, później aż do, można powiedzieć, że do października stosujemy podlewanie takie regularne i nawożenie i oczywiście jasne stanowisko, a w tym czasie no to musimy jakieś takie chłodniejsze pomieszczenie i, i przenieść tą, tą właśnie sobie kliwie. Następnie Podlewanie do minimum. No i później ją w lutym przenieśmy w jasne pomieszczenie i cieplejsze. Także to wszystko. Jeżeli podobał Wam się ten filmik dotyczący tego kwiatka, to zostawcie łapkę w górę i do usłyszenia wkrótce.